Sebastian, powiedz proszę, jak to jest? Jak ty tańczysz, to czujesz się jak w kostiumie scenicznym, czy jak w płaszczu ochronnym? W kostiumie się czuję, wczuwam się do muzyki, jakąś historię zawsze sobie mam w głowie i próbuję to przekazać jakoś, jak ja to tańczę i no nie wiem, to jest taka mega uczucie, że się nie da opisać, opowiedzieć po prostu, tylko próbuję jak najwięcej opisać moim tańcem. Czy to jest tak, że taniec jest pewną receptą, lekarstwem na wszystko, co się dzieje złego w życiu czasem? Tak, to jest lekarstwo na duszę mojej, jak jest smutno, źle, cieszę się, po prostu tańczę, bo nie umiem w innym sposobie to wypuścić ze siebie. Wolę potańczyć, rozpłakać się na scenie albo pośmiać się i tańczyć cały czas i te emocje wywalić i potem tak lepiej. Luz zawsze jest po nim. Ty masz luz, pochodzisz z Denver, ale mimo tego nie masz sobie takiej amerykańskiej w cudzysłowie sztuczności. Masz pewną swobodę, otwarcie na ludzi. Jak ty to robisz? O, dziękuję. Nie wiem, mama zawsze mówiła, żeby być sobą i taki byłem wychowany. Nie lubię mu dawać, nie lubię im zgrywać coś, po prostu zawsze od serca mówię i wiesz, mama zawsze mówiła, że jak jest dobra przyjaźń, to mówisz prawdę, bo jak się okłamie, to nie jest prawdziwa przyjaźń i tak traktuję wszystkich ludzi. Gdybyś miał wybrać utwór, muzykę do takiego finałowego swojego tańca, żeby pokazać wszystkie emocje, które w tobie drzemią, jaki to byłby kawałek? O, to by był taki kawałek, żebym chciał, żeby trochę takie, żeby jazzowy był liryczny, żeby pokazać tą jedną moją smutne emocje i takie różne. I nagle... Ale trochę bębnów tam wejdzie. O tak, i właśnie o to chcę, żeby nagle jakby zwierz wyszedł ze mnie. Bo ja lubię pokazać różne, że mogę być delikatny i agresywny. Bo... Kontrast. Kontrast właśnie lubię pokazać i to mi się wydaje, że to są najlepsze utwory właśnie. Taki bym chciał delikatny i szalony.